pakować. A pakowałaś w ogóle? Henryk! Musisz mnie ratować! Wiem! Dlatego tu jestem! I dlatego pakuję! Zamknij się, lwie! Mam tu coś do zrobienia. O, całe szczęście! To tylko sen. Co jest tylko snem? Usta! O, śniły ci się usta? Wielkie usta, nie twoje. Goniły mnie w holu z popcornem. Nie było cię tam. No weź, Jasper! Oddaj mi moje szorty! Jak Jasper stał się niewidzialny? Ścios wynalazł obrączkę kameleona. Dzięki niej wtapiasz się w tło. Dopóki stoisz nieruchomo. To znaczy, że Jasper pewnie chowa się na podłodze! Ej, ty oddaj Rejowi krótkie spodenki. To są szorty, gościu. Tutaj jestem. Włożyłeś je? No oczywiście. To najfajowe szorty, jakie widziałem. Gratuluję ci, Jasper. Jakoś przestałem lubić szorty. No. No, mogę spróbować? Tak, masz. Ale co ty? Czekaj, pod spodem jest guziczek i łatwiej go wcisnąć. Patrzcie, Henryk prosi Charlotte o rękę. Wcale nie. Jak wezmą ślub, to ich nazwę Szenryk. Szenryk nigdy się nie przyjmie. Lepiej będzie Henlot. Hashtag Henlot. Powiedz, kto jest ojcem? Okej, masz rację. To nie moja sprawa. Hej, gdzie niebezpieczny? Wyskoczył sobie do kibelka. O matko, ale super. Mam uspokajacz dla tygrysa. Ej, łap! Nie rzucaj! Hej, Charlotte. Czekamy na ciebie. Okej, zrobiłam i wychodzę. Co się dzieje? Charlotte spadła na wybieg lwów. No to ma słabo. Hej, po co wchodzisz na tę kłodę? Sama się uratuję. Wiesz, że lwy umieją się wspinać, nie? Na serio? Tak, wyczuwają też strach, więc... Nie pokazuj go po sobie. Kiepsko ci idzie! Okej, dawaj, Charlotte, złap mnie za rękę. Nie! Co robisz? Nie chcę, żebyś mnie ratował. Dlaczego? Ponieważ nie chcę, żebyś mnie całował. Co? Dlaczego mam cię całować? Ja, dlaczego? Zostawi nas tu pani. O, a już się robiło ciekawie. Pójdę patrolować zoo. Dlaczego całować? Bo prawie to zrobiłeś we śnie. Pamiętasz, jak ostatnio zasnęłam w kryjówce? Tak. Śniło mi się coś takiego jak to. Tylko kiedy mnie wyciągnąłeś i uratowałeś, był... No wiesz... Pocałunek? No prawie był, ta! Ej, to był tylko sen. Słyszysz mnie, Charlotte? A w tej chwili zaraz cię pożre prawdziwy, wyczuwający strach lew. W dodatku głodny. Zamknij się! Idź sobie, Frank! Sorki! Ale przez te sny czuję się bardzo niezręcznie. Bo wcale tak o tobie nie myślę. Ja też nie. Pamiętaj o lwie. To dlaczego wciąż mi się to śni? Nie mam pojęcia. Sny są dziwne. Nieważne. Możemy o tym pogadać po tym, jak cię uratuję przed... Ej, zobacz, tam łazi lew. Nie będziesz mnie całował? Nie, obiecuję. Ej, spojrzę w drugą stronę, okej? Okay? Weź mnie za rękę, okay. Proszę. Odwracam się, okay, widzisz? Nie patrzę. Dobra. Tak. Dobra. Okej. Okay. Patrzę. Okej. Widzisz? Już dobrze. I wcale cię nie całuję. Dobra, a teraz buziaczek. Co? Nie mam.
boli. Nie ruszaj. To boli. Próbuję to wyciągnąć. Naprawdę próbuję. Tak, chcesz to wyjąć, czy nie? No to się uspokój, co, nie? Z tym. O, rany, masz idealnie proste zęby. Wiem, wszyscy mi to mówią. Ej, przestańcie się całować. Mamy kryzys na dole. Co? Nie całujemy się. Próbuję jej zdjąć szynę z prostych zębów. Ta, Piper kazała mi ją włożyć i się przyssała. Ej, to od mojej szyny. Gdzie to znaleźliście? A, to jest twoja szyna? Jeśli jest z tego pudełka, to tak. Czuł się, jakbyś mnie całowała. Fuj, 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 fuj! Ej, gdzie Otto? Henryk, to niebezpieczne! Cześć, no co tam? Mamy tutaj mały problem. Podobno Jasper zapuścił wąsy, pokaż mi! Tak, Jasper, chodź tu. Hmm? Ach, na kapitana, ale super wąsy! Oszalałeś czy co? Sios! Widziałeś wąs Jaspera? Jest super! Jak? Ekstra! To bardzo męski sweter na usta! Czy cały świat zwariował? Zwariował na punkcie wąsów! Masz podwyżkę, brachu! Tak! Słuchaj, później wszyscy polubimy sweter na ustach Jaspera. I to jeszcze jak? Na razie mamy problem, co nie? Gadający ptak Piper dowiedział się, że jestem niebezpiecznym. Teraz trzymamy go w garderobie, żeby nie wygadał tajemnicy całemu Swellview. Wpadłeś w niezły kompot, ziomal! Ta. Mam taki pomysł. Pójdę do zoologa i znajdę ptaka, który wygląda tak samo jak ten, którego... Nie, to głupie. Okej. Potrzebny ci klon ptaka. Co? Sklonujesz ptaka? Tak. Sklonuję ptaka. Co potrzebne, pióro? Tak. Potrzebne pióro. Cześć, Henryk. Co tam? Cześć. Czy sios sklonował Otta? Czekaj. Kończysz? Chyba tak. Sios zaraz kończy. Dobra, to niech sios się pospieszy, bo jedzie tu ptako węszący wąż. Znajdą Otta w mojej szafie i wszyscy usłyszą... Księżyc, coś cię ma? Ej, zaczekaj, Otto przestał mówić, że... Henryk, to niebezpieczne! Rany! Dlaczego nie wykradniesz Otta z domu, zanim dotrze tam ptako węszący wąż? Bo mój dom jest otoczony ludźmi z fotkami świeczek na telefonach i wpłacających datki na konto Piper. Potrzebuję nowego ptaka. Henryk mówi, że musisz się spieszyć z klonowaniem Otta. Okej. Zawsze, gdy mówisz pośpiesz się i klonuj, dochodzi do błędu. Ale to bezpieczne. Klonowałeś już wcześniej, prawda? Tak, samego siebie. Ale... Znaczy, że ja sam klonowałem wiele rzeczy, które nie są mną. Ściosę sklonowałeś siebie? Nie. Kiedy mówisz nie, to mam wrażenie, że się sklonowałeś. Ja też tak myślę. Ta. Takie długie nie brzmi, jakby kłamał. No pewnie, krótkie nie brzmi prawdziwie, a długie nie znaczy, że kłam. O, już klon gotowy. Można zacząć działać. Wygląda identycznie jak Otto. O to chodziło, kochany. Ej, jest dokładnie taki sam jak Otto? Mniej więcej. Tylko nie nauczył się jeszcze mówić Henryk to niebezpieczny. Henryk to niebezpieczny! Henryk to niebezpieczny! Gratuluję, kochane! Drogi szlecie, bohater jedzie! Zróbcie przejście, ludziska! Patrzcie, to kapitan! I ma prawdziwego Otta! Oho. Znalazł pan Otta? No pewnie, dziewczynko. Proszę bardzo! Wygląda, jakby go przepuścili przez mikrofale. No więc, wiesz, te świry, które go porwały, nie traktowały go zbyt dobrze. Ale kiedy ich znalazłem, to im dołożyłem! Teraz sobie popamiętają! Otto wrócił, ludzie! Otto! 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 Kapitan! Mówiłem, że go wcisnę. Nie pozwolę informować Jaspera ani nikogo innego, że Henryk to straszny dzieciuch. Spokojnie, obiecuję, Jasper nikomu nie powie. Nie możesz za to ręczyć. Dobra, sprawdźmy więc, czy goście zgadują. Zgoda? Tak, słusznie. Możecie jaśniej, o co wam chodzi?
Trzeba wymyślić jakąś smakowitą historię. A jeżeli przez tydzień nie zdradzi jej nikomu, to można mu zaufać. I co powiesz? Zgoda? Ale to ja wymyślę tę historię. Spoko. No to zgoda. Cieszę się. No, powiedz, czego ma nie wygadać. Że ty i Henryk od wczoraj chodzicie ze sobą. No cóż, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć o nas. Ale gościu, musisz dać słowo, że nigdy w życiu tego nie zdradzisz, nawet na mękach. Spokojnie, ja jestem dyskretny. Serio? Ta, nie powiedziałem Charlotte, że zabiłeś jej złotą rybkę. Proszę? I nie powiedziałeś tego teraz? Ukatropiłeś Nemo? Może o tym później! Ta, to naprawdę gorący sekret, dlatego musisz dać słowo, że nie zdradzisz tego nikomu. Nigdy w życiu. Daję słowo na grób Nemo. Dość już o tym Nemo! Jak mogłeś zrobić coś takiego? Chciałem go pogłaskać, dostał udaru, bardzo mi przykro! Charlotte i ja chodzimy ze sobą. Ty? Nio? Ty i ona? Co to jest? Co to? To tylko złote wiadro króla Szpadla. O tak! Czytałem o tym wiadrze! Zrobiono je 1000 lat temu! Tak sądzisz? Chcę za nie 30 dolców. Ile? Skołuję całą kwotę na jutro. Zastawię wózek inwalidzki dziadka. Pan naprawdę mi je sprzeda? Nie. Nie? O coś cię spytam. Wiesz coś na temat Henryka i Charlotte? Ta, to jakiś sekret? O, regra nieczysto! Kuszenie wiadrem, nie przewidzieliśmy tego. Ta, jestem pewny, że tych dwoje ma sekret. A ty dobrze wiesz jaki? Ja mam oddać złote wiadro króla Szpadla chłopcu, który nie jest ze mną szczery? To nie jest fair! Ale życie nie jest fair. Wiesz, jakie jest życie? No! Nie fair. Czym się, Jasper? Nie daj się mu! Powiedz mi, co wiesz, zgoda? A wyjdziesz stąd niosąc to piękne złote wiadro króla Szpadla w swych tłuściutkich, spoconych dłoniach. A jeśli zdradzę sekret kogoś innego? Nie. Matka kradnie smalec spożywczym. Nieważne. Zawsze wiedziałem. Oj proszę, niech pan mi je sprzeda. Dać mi ten sekret. No dobrze. Kładę na stole okrągłe 100 dolarów, jeśli... Stop! Zadychę je odstąpię. Za 10 dolców? Dlaczego tak obniżył cenę? Za złote wiadro to darmo! To jak będzie, bierzesz? Ale pan niczego ode mnie nie wyciągnie. Zero presji. Henryk i Charlotte opowiedzieli mi wszystko. Nie wierzę, więc powiedzieli, że za sobą chodzą? Oni nie, ale ty tak! Nie mów!